Witam Was serdecznie, mam nadzieję, że to nie będzie najkrótszy możliwy materiał na moim kanale, no bo umówmy się, że samo to dzisiejsze spotkanie nie było zbytnio porywające. No, jeśli ktoś z Was wybrał jakąkolwiek inną formę spędzania tego sobotniego wieczoru, no to no to dobrze wybrał po prostu. Wypisałem sobie przed tym meczem w kilku zdaniach swoje przewidywania na to spotkanie. Przede wszystkim wysokie zwycięstwo do zera, przewaga od początku do końca, ale przy okazji sporo sytuacji niewykorzystanych. No i wydaje mi się, że w większości te punkty chyba się spełniły, chociaż nie wiem na ile obiektywnie wysokie zwycięstwo 5 do 0 jest wysokie w meczu z San Marino na własnym stadionie. No ale załóżmy, że jest wysokie, ale jednej rzeczy na pewno nie przewidziałem, że to spotkanie będzie po prostu nudne. I nie chodzi mi tu nawet o tą jednostronność, bo wydaje mi się, że to ostatnie spotkanie z San Marino na wyjeździe, gdzie był wynik 7 do 1, było znacznie ciekawsze od tego dzisiejszego. Praktycznie najciekawszym aspektem tego dzisiejszego spotkania na stadionie narodowym było pożegnanie Łukasza Fabiańskiego z barwami polskiej reprezentacji. Co muszę przyznać, że nawet mnie naprawdę mocno wzruszyło. No, ale nawet odczuwanie emocji w tej sytuacji, no nie pozbawiło mnie rozczarowania względem tego dzisiejszego meczu. Bo po pierwszej połowie, która zdecydowanie nie zachwycała pod względem wykończenia akcji, myślałem, że w tej drugiej Polacy docisną nieco gazu i będą prezentowali się lepiej i że to spotkanie będzie po prostu ciekawsze. A tymczasem, w mojej ocenie, ta druga odsłona, mimo większej liczby bramek, była zdecydowanie bardziej nużąca. Multum dzisiaj akcji tworzonych skrzydłami, dużo prób dośrodkowań, wiele wybijania. Piłki przez obrońców San Marino i to takich wybić na oślep, no ale te osoby, które oglądają mnie nieco dłużej, to doskonale wiedzą o tym, że nawet po takich spotkaniach, jak to dzisiejsze, staram się szukać pozytywów i wyróżniać poszczególnych zawodników na plus. Myślę, że całkiem nieźle zagrał cię Kacper Kozłowski, mimo kilku błędów technicznych. To on zresztą nabił w pierwszej połowie jednego z obrońców San Marino na bramkę samobójczą, a w drugiej asystował piątkowi przy golu na 5 do 0. Myślę również, że płacheta nie zagrał dzisiaj najgorzej, asystował zresztą świderskiemu przy pierwszej bramce oraz miał naprawdę kilka niezłych prób dośrodkowań z tej lewej strony dzisiaj. No i jeśli mówimy już o tym pierwszym golu, no to wydaje mi się, że Karol Świderski też zasługuje na sporo pochwał po tym meczu. Ponadto Kędziora, Buksa i Piątek dzisiaj z bramkami. Robert Gumne zagrał dzisiaj również nie najgorzej przy okazji zanotował asystę w tym spotkaniu. Aha, no i wspomniałem, że Kędziora dzisiaj z bramką. Po akcji, w której Helik trafił na pustą bramkę w słupek. Chociaż uważam, że ta akcja nie była aż taka czarno-biała, bo ten strzał był oddany po wślizgu. I w sumie wydaje mi się, że więcej konkretów po tym spotkaniu jakoś szczególnie nie da się powiedzieć. A też nie chcę lać wody, bo bardzo tego unikam na tym kanale. Więc podsumuję to tak: 5-0 to obiektywnie wysoki wynik, ale samo dzisiejsze spotkanie było po prostu nudne. I też w sumie nie uważam, że cały ten dzisiejszy mecz był jakimś wstydem, lub kompromitacją, lub hańbą, jak to niektórzy piszą. Ale myślę, że polskiej reprezentacji z takim rywalem taka gra po prostu nie przystoi. No bo jak tu po takich meczach lubić? przerwy na reprezentację Polski. Całe szczęście, że byłem dzisiaj na meczu czwartej ligi, co nieco mi rekompensuje ten brak piłki nożnej w ostatnim czasie. No ale umówmy się, że plan minimum na to spotkanie został wykonany i to następne spotkanie z Albanią będzie chyba znacznie ciekawsze. Tymczasem ja Wam dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału Trada, jeśli jeszcze tego nie robisz, zapraszam na Facebooka, Instagrama, kartę społeczność na kanale Tradaj i widzimy się po następnym meczu polskiej reprezentacji z Albanią lub możliwe, że jeszcze spotkamy się gdzieś po drodze po jakimś meczu pierwszej ligi, chociaż nie chcę obiecywać, bo ten mecz Korona-Arka obejrzałem w całości i no, naprawdę trudno byłoby mi cokolwiek o nim powiedzieć, a ten dzisiejszy GKS u Katowicy z GKS-em Tychy no nie oglądałem ze względu na bycie na czwartej lidze, więc możliwe, że jutro coś wleci. Ale tak jak mówiłem, ja już więcej nie przedłużam, zapraszam Was do posiadania dobrego humoru przez cały czas, po prostu.